Zapraszam pastora Adama Grzeszkowiaka, doktora teologii, czyli człowieka, który wie, co będzie mówił i w temacie, który się poruszał. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Tak, przyznam wam całkiem szczerze, że czym dłużej studiuję tę teologię, to mam takie poczucie, że tym mniej wiem. I za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że już coś uchwyciłem, to po jakimś czasie okazuje się, że jednak może niekoniecznie. I perspektywa musi być jakoś przekształcona i na coś trzeba spojrzeć z nieco innej strony. I akurat zagadnienie, które dzisiaj będzie omawiał, będę omawiał, również do takich należy. Dlatego, że pierwotnie to pojęcie sprawiedliwości Bożej nieco odmiennej perspektywie oceniałem i widziałem, jeśli chodzi o list do Rzymian, i miałem też takie poczucie bronienia swojego poglądu, swojego punktu widzenia. Natomiast głębsza analiza listu do Rzymian w szerszym kontekście, z uwzględnieniem aspektów, na które należy zwrócić uwagę, żeby mieć takie dobre spojrzenie na list, okazało mi, że zagadnienie sprawiedliwości Bożej chyba troszeczkę inaczej trzeba definiować w liście do Rzymian, niż przywykliśmy. Z tego względu postaram się dzisiaj pokrótce omówić ten temat. Problem zagadnienia sprawiedliwości Bożej w liście do Rzymian. Tutaj pastor Jaman przywołał pewien fragment z drugiego czy z trzeciego rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian, w którym poddany jest wątek dotyczący sprawiedliwości Bożej, natomiast nie w kontekście, jak to często jest rozumiane, sprawiedliwości, o której się mówi jako o darze, które jest dane człowiekowi, ale sprawiedliwości w perspektywie atrybutu Boga. Natomiast to zagadnienie dotyczące sprawiedliwości Bożej pojawia się jako jeden z pierwszych punktów, tak naprawdę, na który zwrócić uwagę należy w kontekście lektury tego listu, ponieważ ten temat, ta fraza, to zagadnienie występuje w wersecie 17 rozdziału 1, który stanowi temat przewodni całego listu do Rzymian. I jak sądzę, właśnie ten temat sprawiedliwości Bożej możemy rozumieć jako takie wskazanie hermeneutyczne, w świetle którego możemy czytać cały list do Rzymian. Hermeneutyka to naturalnie nauka o teorii rozumienia i interpretacji. I de facto okazuje się tak, że jeśli nadamy tej frazie sprawiedliwość Boża, dikaiosyne teu, jakiegoś konkretnego znaczenia, to w świetle tego znaczenia możemy odczytywać cały list i poszczególne jego części. I w zależności, jak ją zdefiniujemy, tak możemy cały list ujmować i kształtować. Dlatego te perspektywy dzisiaj zostaną przeze mnie omówione. Pierwsze, rozumienie sprawiedliwości Bożej jako faktora hermeneutycznego. I drugi punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest rola Pisma Świętego w liście do Rzymian. I mam tutaj na myśli naturalnie Stary Testament. Dlatego, że kiedykolwiek w Nowym Testamencie pojawia się słowo Pismo, jak mówi Pismo, albo całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów i tak dalej, to autorzy zawsze mają na myśli to, co się zwykło w chrześcijańskiej tradycji określać mianem Starego Testamentu. Natomiast dla pierwszego Kościoła nie był to Stary Testament, po prostu było to Pismo Święte i jedyne pismo, jakim się posługiwali i do jakiego się odwoływali. I jeśli chodzi o wykorzystanie tekstu Starego Testamentu u apostoła Pawła, to jak wiemy, apostoł Paweł jest rabinem, jest człowiekiem swojej epoki, jest świadkiem judaizmu okresu drugiej świątyni, jest wykształconym u stóp Gamaliela, uczonym w prawie, uczonym w Torze, i między innymi to, co stanowi jego warsztat, to również pewne umiejętności, które nabył w szkole dotyczące tego, w jaki sposób rozumieć i wykładać teksty Starego Testamentu. I we wszystkich listach apostoła Pawła możemy znaleźć około 100 odniesień do tekstu Starego Testamentu. To są cytaty, jeśli chodzi o te odniesienia bezpośrednie. Natomiast oprócz tego możemy odnaleźć około 100 aluzji odnoszących się do tego tekstu, do różnych ksiąg. Najczęściej apostoł Paweł sięga do Tory, a jeśli chodzi o Torę, to jego ulubioną księgą jest Księga Rodzaju i Księga Wyjścia. Dużo tekstów również pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa. Natomiast jeśli chodzi o zbiór proroków,
to Izajasz jest autorem, do którego apostoł Paweł sięga najczęściej. Więc gdybyście chcieli analizować teologię apostoła Pawła w świetle tradycji starotestamentowych, to Izajasz wywarł na nim największy wpływ, największe piętno na nim odcisnął. Naturalnie apostoł Paweł bardzo często również sięga też do psalmów. Natomiast z tych 100 cytatów, które znajdujemy w całym Corpus Paulinum, czyli w całym tym zbiorze listów apostoła Pawła, co interesujące, około 50 znajduje się w liście do Rzymian. Więc zwróćcie uwagę, że z kilkunastu listów, które mamy, połowa Starego Testamentu i ekspozycje tekstu Starego Testamentu obecne są właśnie w liście do Rzymian. I rozkład tego materiału starotestamentowego w Rzymian jest też dość interesujący, dlatego że około 20 odniesień znajdziemy w pierwszych kilku rozdziałach. Natomiast największa intensyfikacja, takie nasączenie tekstem biblijnym Starego Testamentu znajdzie się w części Rzymian 9-11, w której apostoł Paweł podejmuje się omówienia zagadnienia sprawiedliwości Bożej w stosunku do narodu wybranego, do Izraela i do innych narodów, ukazując w zasadzie to, czy Bóg jest sprawiedliwy, czy nie jest. I tam w tych rozdziałach znajdują się wypowiedzi, do których między innymi wczoraj odwoływałem się w trakcie chyba pierwszego popołudniowego wykładu, gdzie Bóg jako sprawiedliwy jest ukazywany jako ten, który robi co chce i jak chce, ponieważ jest Bogiem Stworzycielem. Dlatego na tej podstawie jednych wybiera do zbawienia, jak twierdził na przykład Luther, czy Calvin, czy Beza, a innych nie. Z tego względu, właśnie w tej perspektywie narracji starotestamentowej i tej teologii, którą buduje w oparciu o pisma, które interpretuje, chciałbym również spojrzeć na to zagadnienie i zobaczyć, jak możemy ocenić w ogóle tę ideę, ten pomysł dotyczący takiego postrzegania. Więc Stary Testament będzie dla nas stanowił ważny punkt odniesienia w tym studium i w tym, co chciałbym Państwu przedstawić. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ apostoł Paweł sam zwraca uwagę na to już w pierwszych wersetach listu do Rzymian. W wierszu pierwszym i drugim czytamy: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. A jaka to jest Ewangelia? Którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Więc zwróćcie uwagę, że już w drugim wersecie tego listu, tak naprawdę we wprowadzeniu, apostoł Paweł zwraca uwagę, że Ewangelia, którą głosi, to jest Ewangelia, o której mówi Pismo, o której świadczą prorocy. To jest ta Ewangelia, do której on się odwołuje, odnosi, która była zapowiadana i której kaznodzieją, głosicielem się stał. I koniec listu do Rzymian zawiera bardzo podobną informację. 25-26 werset. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze. Więc apostoł Paweł zwraca uwagę na ten eschatologiczny moment, tu i teraz. To jest ten eschatologiczny czas, w którym żyje. To jest czas objawienia się Jezusa Chrystusa. I ta Ewangelia została ujawniona i tak naprawdę jest tym, co wynika z pisma prorockiego. Z tego względu właśnie w liście do Rzymian Stary Testament jest tak istotny i tak ważny, żeby go uwzględniać w naszej analizie, jak się okazuje właśnie to uwzględnienie tego intertekstualnego kontekstu, tych odniesień do tego, co było napisane wcześniej i jak Paweł rozumiał Stary Testament i rozumiał Ewangelię o Jezusie Chrystusie, będzie determinowało sposób, w jaki odczytamy właśnie ten list, między innymi właśnie tę frazę Sprawiedliwość Boża w liście do Rzymian. Więc mamy te dwa czynniki, na które musimy zwrócić uwagę i ja na nich się też będę koncentrował w kontekście tego wykładu. Jak spoglądamy na wątek dotyczący Bożej Sprawiedliwości? 16-17 wiersz to jest temat przewodni całego dokumentu, całego listu. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka.
W nich bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, i tutaj znajdujemy właśnie tę frazę dikaiosyne teu, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Ek pisteos eis pistin. Jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj w tym miejscu, w tym fragmencie listu do Rzymian po raz pierwszy apostoł Paweł przywołuje tekst Starego Testamentu. Dla niego sprawiedliwość Boża jest tym, co odnajduje w tekście biblijnym, i o tej sprawiedliwości świadczy Stary Testament, jak napisano, i przywołuję tutaj fragment z Księgi Habakuka, proroka Habakuka, rozdział 2, wiersz 4, a konkretnie druga część. Więc jeśli chcemy uwzględniać ten znaczenie Starego Testamentu, warto by było też sięgać do Księgi proroka Habakuka i zobaczyć, w jakim kontekście te słowa się pojawiają. A niestety myślę, że w takiej częstej lekturze tekstu biblijnego spotykamy się z tym, że po prostu czytamy to, co jest napisane tylko i wyłącznie w tym jednym dokumencie. Ta fraza sprawiedliwość Boża przez wiarę gdzieś krąży w naszych umysłach, ale pytanie, co za nią stoi i co apostoł Paweł rozumiał przez to pojęcie dikaiosyne teu. Po pierwsze, musimy określić i zwrócić uwagę na to, jak możemy rozumieć cały ten zwrot, ten syntagmę dikaiosyne teu. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z formą rzeczownika i drugiego, który znajduje się w formie dopełniacza, tak? Sprawiedliwość kogo, czego? Boga. I w zasadzie tę frazę, ze względu właśnie na formę gramatyczną, możemy rozumieć w dwojaki sposób, a może i nawet więcej sposobów odczytania moglibyśmy znaleźć, ale dwa są takie nadrzędne i zasadnicze. Więc pytanie, jak należy rozumieć, czy jako genitivus objectivus, czy jako genitivus subjectivus, bo takie konstrukcje gramatyczne w języku greckim tutaj będziemy wyróżniać. Więc w pierwszym przypadku będziemy mieli sprawiedliwość jako dar ofiarowany przez Boga i w taki sposób właśnie pojmował sprawiedliwość Boga, to wyrażenie z Rzymian 1,17, maczynutę. Sprawiedliwość Boga jest to dar, którego udziela Bóg człowiekowi, który wierzy. Więc sprawiedliwość Boga jest to coś, co jest przypisane człowiekowi wierzącemu. Natomiast drugi rodzaj czytania czy lektury tej frazy będzie zwracał naszą uwagę nie na sprawiedliwość, która jest dana człowiekowi, ale na sprawiedliwość jako atrybut Boga. Znaczy, Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwy w swoich działaniach, Bóg jest sprawiedliwy w swojej aktywności, Bóg jest sprawiedliwy w swoich sądach, w swoim dziele, które czyni. Bóg jest sprawiedliwy, wierny w stosunku do ojców, do obietnic i do przymierzy, które zawierał w przeszłości z ojcami. Jak się okazuje, ten temat jest ważkim tematem w liście do Rzymian, z tego między innymi względu, że jak wiemy, po pierwsze, zagadnienie dotyczące otwarcia się Kościoła, czy otwarcia się tak naprawdę ludu Bożego na włączenie weń ludzi wychodzących spoza kręgu społeczności żydowskiej, było istotnym problemem, który był dyskutowany w pierwszym wieku w Kościele chrześcijańskim. Był problemem tak znaczącym i ważnym, że niejednokrotnie dzielił wspólnoty, dzielił Kościół, były frakcje, które się tworzyły i nie zawsze potrafiły dojść ze sobą do zgody. Więc apostoł Paweł, który ma na celu głoszenie Ewangelii w Europie Zachodniej, bo to wyczytujemy w liście do Rzymian w 15 rozdziale, o ile dobrze pamiętam, chce przedstawić Rzymianom, których osobiście w większości nie zna, ponieważ nigdy nie był w Rzymie, Ewangelię, której chce nauczać dalej w Hiszpanii i ma tę nadzieję, że Rzymianie staną się jego sponsorami w tej misji. Dlatego, że system finansowania Kościoła w pierwszym wieku nie funkcjonował tak, jak funkcjonuje w wielu wspólnotach, różnych kościołach obecnie. Nie był jakoś usankcjonowany, nie było formalnych rozstrzygnięć dotyczących tego, jak to ma działać.
Więc tak naprawdę to działało bardzo różnie. Raz działało na takiej zasadzie, że jedne kościoły, zbory finansowały misje poszczególnych ewangelistów. Czasami było tak, że ludzie sprzedawali wszystko, co posiadali, wrzucali w kolektyw, a potem to było rozdzielane według potrzeb. A czasami było tak, że po prostu apostoł Paweł zakasał rękawy i poszedł do pracy, bo nie było po prostu skąd tych pieniędzy znaleźć. Apostoł Paweł w Rzymian 15 mówi, że chce pojechać do Hiszpanii, żeby tam głosić Ewangelię. Ma nadzieję, że go wyprawią, a ponieważ nie zna Rzymian w większości osobiście, to chce przedstawić im Ewangelię, którą głoszą i jak sądzę również w jakimś sensie usunąć napięcia i problemy, które tkwią pomiędzy członkami Kościoła Rzymskiego pochodzących z tej frakcji judeo-chrześcijan i pogano-chrześcijan w kontekście właśnie tej otwartości Boga na zbawienie innych, a przecież apostoł Paweł sam głosi, że jest tym ewangelistą, czy tym apostołem, który został powołany do tego, żeby uczyć wszystkie narody. Więc w jakimś sensie ten list do Rzymian będzie nam określał główne przesłanie i zrozumienie Pawła właśnie w kontekście tego, jak Bóg ukazuje, czy realizuje może raczej, zbawienie na rzecz ludzkości. I przyznam szczerze, że przez większość mojego teologicznego życia postrzegałem tę frazę sprawiedliwość Boga dikaiosyne teu z Rzymian 1:17 jako sprawiedliwość będącą darem ofiarowanym człowiekowi, który wierzy. Natomiast analiza listu Rzymian, szczególnie właśnie z uwzględnieniem tego zagadnienia Starego Testamentu i ogólnego przesłania, skłania mnie raczej na ten moment do tego, żeby przyjąć, że sprawiedliwość Boża, o której jest mowa w liście do Rzymian, to jest sprawiedliwość, a konkretnie w tej frazie Rzymian 1:17, to nie tyle to, co Bóg daje człowiekowi, ale przede wszystkim to, jak Bóg jest sprawiedliwym w dziele zbawienia, które realizuje, w dziele zbawienia, które realizuje w Chrystusie, którego ludzie wierząc otrzymują sprawiedliwość, stają się sprawiedliwymi. Natomiast status sprawiedliwego człowieka nie powinien być mylony z tym, o czym mówi Rzymian 1:17, czyli ze sprawiedliwością Bożą i tym, w jaki sposób apostoł Paweł przedstawia ten wątek w dalszej części tego listu. Marcin Luther definiował tę sprawiedliwość, o której mowa w Rzymian 1:17, jako sprawiedliwość przypisaną. Jest tak zwana justitia aliena, czyli sprawiedliwość obca, ta, która zostaje dana ze względu na tak naprawdę, czego dokonał Chrystus, jest to sprawiedliwość Chrystusa. I normalnie Pismo Święte świadczy o tym wyraźnie, na przykład w liście do Filipian możemy odnaleźć wskazania, że jest to sprawiedliwość, którą otrzymuje człowiek, jest to sprawiedliwość, która pochodzi od Boga, czy też z Boga ona jest. Natomiast pytanie, czy należy przypisać tę kategorię właśnie do tej frazy sprawiedliwość Boża w Rzymian 1:17? Moim zdaniem nie. Ale Luther naucza tak w tym kontekście. Boża sprawiedliwość jest tym, przez co stajemy się godni Jego wielkiego zbawienia, przez co jedynie jesteśmy uznawani przed Nim za sprawiedliwych. Świeccy nauczyciele wykładają i wpajają sprawiedliwość ludzką, czyli uczą, kto jest sprawiedliwy lub jak człowiek staje się sprawiedliwy, i to zarówno w oczach własnych, jak i cudzych. Jedynie Ewangelia objawia sprawiedliwość Bożą, czyli naucza, kto jest sprawiedliwy i jak człowiek staje się sprawiedliwy przed Bogiem. A dzieje się to tylko przez wiarę, która ufa Słowu Bożemu. Tak czytamy w Ewangelii Marka 16. Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Sprawiedliwość Boża doprowadza do naszego zbawienia. Sprawiedliwość ta jednakowoż nie jest tą, wedle której Bóg sam jest sprawiedliwy, lecz tą, przez którą my jesteśmy usprawiedliwieni przez Niego, poprzez wiarę w Ewangelię. Nazywa się ją sprawiedliwością Bożą w przeciwieństwie do ludzkiej sprawiedliwości opartej na uczynkach. Ową ludzką sprawiedliwość z uczynków Arystoteles wyraźnie przedstawia w trzeciej księdze etyki. I tutaj
prawdopodobnie Luther odnosi się do etyki nikomacheńskiej, której uczył przez jakiś czas, czy w ogóle do etyki Arystotelesa, którą dokładał na Uniwersytecie Wittenberg, zanim stał się profesorem biblistyki. Ale ja specjalistą od Luthera nie jestem, więc nie będę tutaj wchodził w szczegóły dotyczące tego wątku. Natomiast widzimy w tym fragmencie komentarza Luthera do listu do Rzymian, że Luther bardzo konkretnie naucza na temat tego, że to jest ta sprawiedliwość, która jest dana człowiekowi ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie należy jej traktować, też rozumieć jako sprawiedliwości będącej atrybutem Boga. Ale możemy pojąć tę sprawiedliwość również w innej odsłonie i w zależności od tego, jak właśnie tę sprawiedliwość zdefiniujemy, tak będziemy odczytywać całą pozostałą część listu do Rzymian. Więc spojrzymy dzisiaj na list do Rzymian w tym kluczu, który przedstawia sprawiedliwość inaczej niż ten, w jaki sposób definiował ją Marcin Luther. Jak sądzę, w dużej mierze ten sposób lektury Lutra jest podyktowany, czy też wynika z faktu problemu, w którym Luther znajdował się w XVI wieku i w kontekście dyskusji, która się toczyła. No ta sprawiedliwość ludzka, z którą on polemizuje, to jest ta sprawiedliwość, która przynależy do człowieka i Luther, spoglądając na ten wątek, widzi, że człowiek nie może być usprawiedliwiony swoją własną sprawiedliwością, swoimi własnymi uczynkami, swoimi działaniami. Więc może być wyłącznie usprawiedliwiony ze względu na Jezusa Chrystusa. I to pojęcie sprawiedliwości Bożej stawia jako kontrapunkt do tej sprawiedliwości ludzkiej. Mówi, dlatego Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówi o Bożej sprawiedliwości, to przez nią rozumie nie atrybut Boga, ale rozumie właśnie to, co jest przeciwstawne ludzkiej sprawiedliwości, czyli sprawiedliwość Bożą. I to ta sprawiedliwość jest tą sprawiedliwością, w świetle której człowiek oceniony przez Boga jest uznany może nie za godnego zbawienia, ale po prostu za tego, który tego zbawienia dostępuje, który w Chrystusie odnajduje tę Ewangelię. I jak sądzę, jest to pewnego rodzaju problem, z którym czasami my się spotykamy, kiedy nasze poglądy rodzą się w kontekście polemiki. Jest takie przysłowie mówione czasami przez teologów: nie czyń teologii przeciwko bliźniemu twemu. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście, czy nie. Natomiast jak sądzę, ono jest niezwykle ważne, ponieważ ukazuje nam pewne niebezpieczeństwo, które rodzi się w kontekście polemiki teologicznej. Dlatego, że wtedy, kiedy toczy się polemika, to jedna i druga strona ma tendencję do obrony. A kiedy ma tendencję do obrony, to jest skłonna do tego, żeby w tym bronieniu się albo zwalczaniu tezy przeciwnej iść krok za daleko. I traci się w pewnym momencie jakiś obiektywizm, jakąś taką drogę środka. I wydaje mi się, że jest to też powód, który między innymi pchnął do tak radykalnego postawienia tezy o usprawiedliwieniu z łaski, gdzie sola gratia oznacza tylko predestynację, ponieważ nie chciał nawet w najmniejszym stopniu zgodzić się na to, żeby człowiek w tym wszystkim w jakikolwiek sposób mógł partycypować, chociażby poprzez podjęcie decyzji. Więc to są pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, z którymi się czasami spotykamy. I to jest też powód, dla którego ja osobiście po prostu nie cierpię apologii. Po prostu nie lubię tego. Nie lubię sporów teologicznych, nie lubię polemik teologicznych, nie lubię w nich uczestniczyć, ponieważ mam wrażenie, że one zawsze zaburzają nasz punkt widzenia. I o ile cennym jest to, żeby czasami skonfrontować się z innym poglądem, żeby zastanowić się nad swoim własnym i go przemyśleć, czy ewentualnie redefiniować, to kłótnia czy teologiczny spór często prowadzi nas do nadużyć. I w moim odczuciu właśnie w przypadku Lutra ten kontekst, w którym on się znajdował, pchnął go w kilku punktach troszeczkę za daleko. Ale to jest oczywiście moja ocena, która niewątpliwie może być również subiektywna. Z Marcin Luther definiuje sprawiedliwość Bożą w ten sposób. Ernst Kaysermann, jeden z moim zdaniem wybitniejszych
egzegetów, teologów ewangelickich XX wieku w swoim komentarzu do listu do Rzymian opisuje Bożą sprawiedliwość w liście do Rzymian, chociaż zwraca również uwagę na to, że odnosi się ona do atrybutu Boga, ale ostatecznie, kiedy definiuje ją Rzymian 1:17, to mówi o niej jako o zbawczej i stwórczej mocy Boga. Czyli również jako o tym przypisanym darze, który jest udzielony człowiekowi, ale nie jest to i tylko wyłącznie ta sprawiedliwość, która jest orzeczona o człowieku, który uznaje, czy który przyjął Chrystusa, ale jest to sprawiedliwość, która jest, jest stwórczą mocą. Jest to sprawiedliwość, która również przekształca ludzką egzystencję. To jest sprawiedliwość, która dokonuje czegoś w człowieku. Natomiast mamy tę perspektywę sprawiedliwości jako daru. Z drugiej strony sprawiedliwość jako atrybut Boga, czyli jako jego własną cenę, Bóg, który jest sprawiedliwy w akcie usprawiedliwienia. I tutaj apostoł Paweł, kiedy przedstawia ten wątek sprawiedliwości Bożej, przywołuje fragment z Księgi Habakuka, z rozdziału 2, wiersz 4. Więc chciałbym teraz zwrócić uwagę na ten kontekst, w jakim znajduje się ten tekst w Księdze Habakuka. Podstawową zasadą biblijnej egzegezy jest to, żeby nie wyrywać tekstu z jego kontekstu, ale zawsze odczytywać go w pewnej perspektywie. Więc zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób ta fraza wybrzmiewa w Księdze Habakuka. Ci z was, którzy posiadają Biblię, to zachęcam do tego, żeby ją otworzyć, żeby do niej sięgnąć i przywołam tutaj kilka wybranych tekstów. Księga Habakuka to jest księga tak naprawdę człowieka, którego do końca nie znamy. Natomiast wiemy tyle, że powstaje w okresie, kiedy Babilonia stanowi też istotny czynnik kształtujący rzeczywistość ówczesnego świata. I co czytamy w Księdze Habakuka? Od pierwszego wiersza czytam. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą. Bo za waszych dni dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Kiedy popatrzymy sobie na ten fragment, to zwróćcie uwagę, od czego rozpoczyna się Księga Habakuka. To jest księga, która rozpoczyna się od skargi Habakuka. Ale przeciwko komu? Przeciwko komu skoczy się skarżyć Habakuka? Przeciwko Bogu. To Bóg tutaj jest postawiony w jakimś sensie w oskarżenie przez Habakuka. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że Habakuk obserwuje niesprawiedliwość, która ma miejsce wokół niego. Widzi, jak bezbożnie uciskają sprawiedliwych. No i nie widzi żadnej reakcji ze strony Boga. Więc zawołuje do Boże, gdzie Ty jesteś? Takie rzeczy się dzieją. Takie zło jest wywierany w tym świecie, gdzie ci, którzy odrzucają Ciebie i występują przeciwko Tobie, mają, że tak powiem, lepiej niż ci, którzy są Tobie wierni. Czy Bóg jest sprawiedliwy? Czy Ty jesteś sprawiedliwy? Jeśli pozwalasz na to, żeby to się działo? W wierszach 13-17 czytamy: Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi? Jak z płazami, które nie mają władcy? Wszystkie wyciąga wędką, zagarnia je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli. Dlatego składa ofiarę swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody? Więc Habak po raz kolejny stawia względem Boga oskarżenie i mówi: Ty po prostu milczysz. Ciebie nie ma.
Jesteś nieobecny w kontekście tego, czego doświadcza sprawiedliwy, czego doświadcza człowiek ufający Tobie, wierzący Tobie. I się okazuje, że bogowie Babilonu, co tutaj figuratywnie zostało przedstawione jako niewód, któremu jest składana cześć, mają większą moc niż Jahwe, Bóg Izraela. I ci, którzy wierzą tym bogom Babilonu, składają im pokłon i oddają cześć za to wszystko, co ci bogowie pozwalają im czynić stosunku do Twojego ludu. Gdzie Ty jesteś? Czy Bóg jest wierny względem swojego ludu? Czy Bóg jest wierny względem obietnic, które złożył narodowi w stosunku do przymierza, które było zawarte z narodem? Habakuk tej wierności Boga nie widzi. Z tego względu stawia pytanie o Bożą sprawiedliwość, o Jego działanie. I w drugim rozdziale od wiersza pierwszego czytamy: muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Czyli słowo, które teraz ogłasza Jahwe względem Habakuka i do narodu, jest słowem pewnym, słowem, które na pewno się zrealizuje, które się urzeczywistni. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. I jak to słowo Jahwe brzmi? Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zwróćcie uwagę, że kiedy spoglądamy na tę frazę sprawiedliwy z wiary żyć będzie w świetle Habakuka i przesłania Habakuka, to nagle dostrzegamy je w bardzo konkretnym świetle. Chodzi tutaj o to, że Bóg ukazuje swoją wierność względem narodu. Bóg jest wierny obietnicom, Bóg jest wierny przymierzu, które ma z Izraelem, i obiecuje narodowi przez Habakuka, że ci, którzy są niesprawiedliwi, nie zaznają spokoju duszy, ale sprawiedliwy będzie żył z wiary. No i teraz pytanie, jak rozumieć te słowa sprawiedliwy z wiary żył będzie? Co to oznacza, sprawiedliwy z wiary żył będzie? Zwróćcie uwagę na kilka tłumaczeń w języku polskim tego fragmentu. Biblia Tysiąclecia. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto kto sobie hardzie poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim, ale sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. Biblia Gdańska. I ten zaś, kto jest pyszny, nie zazna spokoju, a sprawiedliwy żyje dzięki swej wierności. Z kontekstu Habakuka, jak sądzicie, które brzmienie tekstu jest najbardziej właściwe, poprawne? Wierność. Wierność. Więc Biblia Ekumeniczna, Biblia Tysiąclecia. Natomiast Biblia Gdańska również w jakimś stopniu ukazują, wydaje mi się, ten właściwy wydźwięk słów księgi proroka Habakuka. Natomiast moim zdaniem na Biblii Warszawskiej odciska się ta perspektywa rozumienia Lutra. Być może ze względu właśnie również na kontekst, w jakim ten przekład się rodzi, i na presupozycje teologiczne, założenia tłumaczy tego tekstu, którzy bardziej będą dostrzegać ten akt ufności względem Boga, czy ufności w stosunku do Jezusa, która jest podstawą usprawiedliwienia. Ale sam Habakuk wyraźnie mówi o tym, że ta sprawiedliwość, o której jest mowa, jest to sprawiedliwość człowieka, który
który okazuje wierność w stosunku do Boga. I kiedy spoglądamy sobie na tę frazę i uwzględniamy tekst hebrajski, to człowiek sprawiedliwy jest określony naturalnie jako tzadik. I dalsza fraza, która została przetłumaczona dzięki swojej wierności, benuma to, wskazuje właśnie na ten zaimek dzierżawczy, wskazujący, zwracając uwagę na to, że to jest sprawiedliwość tego konkretnego człowieka. Więc dzięki swojej wierności sprawiedliwy żyć będzie. I co jest tutaj dość istotne i ważne, że możemy zauważyć i dostrzec właśnie ten podwójny wydźwięk słowa emuna, to znaczy wiara, wierność. Nie traktujemy tej wiary tylko i wyłącznie w ten sposób, jak Luther często podkreśla, traktując ją w kategorii zaufania i tego zawiśnięcia na Bogu, kompletnego zaufania w stosunku do Boga, ale również w tej perspektywie wierności, która towarzyszy człowieku, który wierzy w Boga i jest przez Boga uznawany jako sprawiedliwy. I gdybyśmy spojrzeli na kilka tekstów, które w tamtym kontekście historycznym powstawały, to również możemy zwrócić uwagę, że tak akcentują ten werset teksty, czy to teksty kumrańskie, czy Septuaginta, może troszeczkę inaczej, ale to jest na przykład tekst z Peszeru do księgi Habakuka, to jest tekst, który został odnaleziony w Qumran, w czwartej grocie, jeden z pierwszych w ogóle tekstów, który w Qumran został odkryty w 1947 roku. I w tym Peszerze, czy w takim komentarzu esenckim, czy kumrańskim, czytamy: oto stała się wyniosła, nie stała się prawa jego dusza w nim. Wyjaśnieniem tego jest, że zostaną im podwojone ich grzechy i nie zostaną ułaskawieni podczas sądu. Wyjaśnienie tego odnosi się do wszystkich wypełniających prawo w domu Judy, których ocali Bóg przed sądem za ich znój i wiarę w nauczyciela sprawiedliwości. Więc zwróćcie uwagę, że tutaj ten akcent jest wyraźnie postawiony na wierności, wierze i wytrwaniu tych, którzy wierzą. Akurat odnosi się do nauczyciela sprawiedliwości, czyli kogoś, kto w kontekście gminy kumrańskiej był uznany jako istotna i ważna postać, którą zapowiadali prorocy, ale nie na tym teraz się koncentrujemy. Koncentrujemy się na zrozumieniu tego wątku. Natomiast niezwykle interesujące jest to, w jaki sposób Septuaginta, czyli grecki przekład Starego Testamentu z mniej więcej II wieku przed naszą erą, oddaje ten fragment. Dlatego, że tekst Septuaginty zmienia troszeczkę tekst hebrajski. W tekście hebrajskim mieliśmy tę frazę benuma to, dzięki swej wierności. Natomiast, co jest interesujące, to Septuaginta, kiedy odnosi się do tego fragmentu, to tłumaczy tę frazę chodedikaios ek pisteos mu dzesetaj. Sprawiedliwy będzie żył przez moją wierność. Ta fraza pisteos mu, przedostatnie i trzecie od końca słowo tego tekstu greckiego, oddaje, że człowiek, który będzie usprawiedliwiony, który będzie żył dzięki mojej wierności, czyli czyjej wierności? Wierności Boga w stosunku do tego ludu. Apostoł Paweł przywołuje tutaj księgę Habakuka w pewnej zgodności z tekstem Septuaginty, bo kiedy porównamy sobie werset Septuaginty i to, co znajdujemy, ten cytat, który znajdujemy w liście do Rzymian w wierszu 17, to on będzie brzmiał identycznie, z wyjątkiem tego zaimka dzierżawczego mu. Więc odchodzi tutaj od Septuaginty, jest wierny tekstowi hebrajskiemu w kontekście oddania tego zdania, tej frazy. Natomiast i tak w kontekście całości ewidentnie spogląda, czy widzi to zagadnienie w kontekście sprawiedliwości jako atrybutu Boga, jako tego, co odnosi się do Niego samego,
w aspekcie, czy też w kontekście wierności Boga względem obietnic, przymierze, które Bóg zawierał ze swoim ludem, z Izraelem. Ale co istotne, dlaczego pokazuję ten fragment z proroka z pierwszego do proroka Habakuka, czy Septuagindy, że środowisko judaizmu w okresie drugiej świątyni pojmowało właśnie ten fragment, czy rozumiało te teksty w kontekście sprawiedliwości Boga rozumianej jako Jego wierność względem ludu. Szczególnie Septuaginta bardzo wyraźnie to pokazuje. Więc kiedy, jeśli mamy zdefiniowane mniej więcej to pojęcie, tę frazę sprawiedliwość Boga i ten klucz, w świetle którego możemy spoglądać na całość, to spójrzmy na list do Rzymian. W tym liście możemy wyodrębnić kilka takich ogólnych sekcji, fragmentów. Naturalnie najbardziej taki prosty podział listu do Rzymian jest taki, że od rozdziału 1 do rozdziału 11 zawarta jest część teologiczna tego listu, natomiast od wiersza 12 do 15 ujęte są kwestie dotyczące etyki zachowania. Potem mamy ostateczne pożegnanie i zresztą ta końcówka tego listu do Rzymian też jest zagadkowa. Nie wiadomo, czy ten 16 rozdział pierwotnie należał do tego listu. Natomiast kiedy spojrzymy w takiej perspektywie troszeczkę węższej, to możemy zauważyć, że pierwsza sekcja Rzymian 1:18-4:25 to jest fragment, który mówi o ludzkim statusie przed Bogiem. Ludzie są przed Bogiem uznani za winnych ze względu na grzech, które popełniali. O tym wczoraj troszeczkę studiowaliśmy. Rzymian 1:18-3:20, gdzie jest przedstawiona sytuacja, kondycja ludzka bez Chrystusa i ten fatalny stan, w jakim się znajduje. A w dalszej części ukazuje ten akt usprawiedliwienia, które ma miejsce względem ludzi. To jest to zbawienie, które przynosi Chrystus. I co ważne, trzeci rozdział, werset bodajże 21, rozpoczyna się słowami, że to jest sprawiedliwość, o której świadczą prawo i prorocy. Więc jest to sprawiedliwość, która właśnie jest zgodna z tym, co było zapowiadane. Więc jakiego rodzaju sprawiedliwością mamy do czynienia? No z tą sprawiedliwością, która jest dana Bogu, jest dana przez Boga ludziom. Natomiast nie w kontekście Rzymian 1:17. Tutaj możemy mówić o sprawiedliwości, że ludzie stają się sprawiedliwi ze względu na wiarę, ale to nie jest sprawiedliwość Boża, o której mowa w Rzymian 1:17. Czwarty rozdział natomiast pokazuje Abrahama. Niektórzy mówią jako przykład, ale myślę, że na ten wątek też my będziemy mogli troszeczkę spojrzeć nieco inaczej, ponieważ czasami tłumaczy się to, że czwarty rozdział, gdzie jest ukazane wiara Abrahama i usprawiedliwienie Abrahama, jest właśnie przykładem tego, jak człowiek jest usprawiedliwiony. Jeśli przyjmiemy klucz, że sprawiedliwość Boża jest darem usprawiedliwienia, ale jeśli przyjmiemy ten klucz, że sprawiedliwość Boga to jest jego atrybut, to będziemy czytać ten fragment zupełnie inaczej i będziemy mogli również to na moment dostrzec. Rzymian 5:8 ukazuje tak naprawdę skutki, jakie niesie zbawienie w Chrystusie w stosunku do ludzi wierzących. Przede wszystkim fragment ten rozpoczyna się słowami: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem, czyli przedstawia te skutki zbawienia. Rzymian 9:11 to jest fragment traktujący o relacji Boga do Izraela i właśnie o przymierzu, które było zawierane i moim zdaniem pewnie narracji przymierza. No i koniec Rzymian 12:15, część etyczna czy pouczenia moralne. Kiedy spojrzymy sobie na ten wątek dotyczący sprawiedliwości Boga jako jego atrybutu w kontekście całej dyskusji, że jest to sprawiedliwość Boga, która jest dana, że jest to zbawienie, które jest dane i Żydom, i poganom, i to świadczy o Bożej sprawiedliwości, no to pytanie, w jaki sposób i w jakim kontekście to wszystko siedzi w tekście Pisma Świętego.
Czytaliśmy o tym w wersecie drugim, że ta Ewangelia, której naucza apostoł Paweł, jest to ta Ewangelia, która była zapowiadana w Pismach Świętych. Zwróciłem uwagę na kontekst Habakuka. Natomiast co jest istotne, to kiedy spoglądamy na całą frazę 16-17 wiersza, to ten fragment bardzo mocno jest zakorzeniony w wielu tekstach Starego Testamentu. I chciałbym je tutaj przywołać i je ukazać. Zwracając uwagę na kilka kategorii, które występują właśnie w tym 16 i 17 wierszu. Paweł mówi tak, nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą. Tutaj pojawia się ta fraza dynamis garteu, czyli moc Boga, ku zbawieniu, termin soteria, dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Mamy tę frazę ideo, te prototaj eleni. W niej objawia się, i mamy następną kategorię, właśnie objawienie, apokalyptetaj, to jest termin apokalypto, objawia się sprawiedliwość Boża, i mamy tę frazę, którą żeśmy już omawiali, Nikejo Synegerte. Czyli mamy kilka takich istotnych wątków, które tutaj znajdują się, które zostały wyodrębnione. Moc Boga, zbawienie, które dotyczy Żyda i dotyczy Greka, czyli dotyczy każdego, dotyczy narodu. Objawienie, sprawiedliwość Boga. Teraz zwróćcie uwagę na kilka tekstów starotestamentowych, bo Paweł, jak mówiłem, on jest rabinem, on jest zakorzeniony w tekście biblijnym. On po prostu jest kuty na cztery nogi, jeśli chodzi o kwestie dotyczące znajomości Pisma Świętego. I ten język biblijny po prostu jest w nim. On tymi kategoriami myśli, on się w nich porusza. To tak czasami jak my, jeśli czytamy długo Pismo Święte, nawet jak czasami ze sobą rozmawiamy, to w niektórych zdaniach po prostu przywołujemy niektóre frazy czy myśli, nawet jeśli one nie odnoszą się zawsze bezpośrednio do tego kontekstu biblijnego, ale my po prostu żyjemy tym językiem i tą myślą biblijną. Ona jakieś swoje piętno wywiera na nas i jak myślę, że w stosunku do Pawła to mamy dokładnie to samo, a być może znacznie mocniej, ponieważ no, jego znajomość Tory proroków i pisma była naprawdę ogromna. I teraz zwróćcie uwagę, że w psalmie 97, który brzmi tak, oto Pan okazał swoje zbawienie na oczach narodów, objawił swą sprawiedliwość, odnajdziemy właśnie te wszystkie kategorie, które wybrzmiewają we wprowadzeniu do całego listu do Rzymian w wersecie 16 i 17. Mamy termin soteria, mamy termin etne, tutaj czytamy po prostu narody, natomiast tam czytaliśmy Żydzi i Heleni, czyli wszyscy nie Żydzi, bo tak należało tę prawdę rozumieć, czyli wszystkie narody. Mamy kategorię objawienia z terminem apokalipto i mamy tę frazę dikaiosyne, to akurat dikaiosyne autu, czyli sprawiedliwość są, czy sprawiedliwość, tak, sprawiedliwość są. Natomiast te pięć elementów występuje tutaj w tym tekście, który pokazuje nam, że sprawiedliwość Boga, która została objawiona wszystkim narodom w kontekście zbawienia, to są teksty, które wybrzmiewają w Starym Testamencie, czyli w Piśmie Świętym. To nie jest koncept Pawła, to nie jest to, co on sobie nagle wykombinował w pierwszym wieku po tym, jak spadł z konia na drodze do Damaszku, tylko to jest to, co odnajduje w Piśmie Świętym. Kolejny fragment. Księga Izajasza 54:4-5. Ludy, słuchajcie mnie z uwagą. Narody, nastawcie ku mnie uszu, bo ode mnie wyjdzie pouczenie i prawo moje wydam jako światłość dla narodów. Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukaże, ramię moje sądzić będzie narody. Wyspy położą we mnie nadzieję i liczyć będą na moje ramię. Tutaj akurat ramię to jest oczywiście pewien antropomorfizm ukazujący, czy też w ogóle fragment, który jest figurą mocy Boga. Bo to oznacza mniej więcej ramię, czy wyciągnięte ramię w Starym Testamencie, że to jest pewna moc działania. Więc zwróćcie uwagę, że Izajasz 54 mówi dokładnie to samo i posługuje się tymi pięcioma kategoriami, które występują w Rzymian 1:16-17. Jest sprawiedliwość Boga jest bliska, Jego zbawienie, które jest dane wszystkim narodom, w tym objawia się właśnie moc Boga,
I to czytamy również w 52 rozdziale Księgi Izajasza. Pan obnażył, to akurat takie tłumaczenie, ale w tekście greckim, jeśli chodzi o osobę kognitę, naturalnie mamy termin apokalipto, objawił, czy też ukazał. Pan obnażył już swoje ramię i znowu ten sam wątek, który u Izajasza 54. Na oczach wszystkich narodów Pan tą to letnę i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga i tutaj mamy tę kategorię soteria, właśnie zbawienie. I po raz kolejny te wszystkie pięć elementów, które występowały w brzmianie 16-17, występują w tym tekście. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że właśnie ta prawda o zbawieniu nie tylko Żydów, ale również pogan jest zakorzeniona w proklamacji prorockiej Starego Testamentu. I właśnie w tym Bóg wypełnia swoje obietnice i realizuje swoje przymierze, które zawarł wcześniej z ojcami. I Paweł ukazuje w tym jedność Boga względem obietnic i względem ojców. Że ta droga, którą teraz Bóg prowadzi, to jest droga, w której Bóg objawia swoją sprawiedliwość, ponieważ wypełnia warunki przymierza, które zawierał. I to było przez niego zapowiadane. Zwróćcie uwagę, zupełnie inna perspektywa spojrzenia na to zagadnienie. I to jest ta Ewangelia, która była ukryta w przeszłości, teraz jednak jest ujawniona przez Pisma na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom odwieszczona. Wszystkim narodom. Więc Chrystus jest wypełnieniem obietnic, które były składane Ojcom i On jest tym, w którym realizują się przymierza, czy spełniają się przymierza, które Bóg zawierał z Ojcami. Warto, żebyśmy tutaj właśnie w tym kontekście zwrócili uwagę na czwarty rozdział listu do Rzymian. Ale może nim Rzymian 4, to proponuję otworzyć Księgę Rodzaju, rozdział 12, gdzie jest opisane powołanie Abrama. Błogosławieństwo i obietnice, które są złożone Abramowi. To jest generalnie początek wszystkich narracji o Abrahamie, które znajdujemy w Starym Testamencie, kończą się one w 25 rozdziale. I ten początek brzmi tak. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinającym Cię przeklinać będę. Będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. W pierwszym wersecie jest wezwanie, w drugim i trzecim wersecie są opisane obietnice i błogosławieństwa, które Bóg składa Abrahamowi. Co interesujące, to obietnic, które zostały złożone, jest 7. Co jest oczywiście wskazaniem na pewnego rodzaju pełni. To znaczy, że Bóg obiecuje Abrahamowi kompletnie wszystko. Wszelkie obietnice są dane jemu, jeśli zaufa Bogu i wyjdzie i pójdzie za nim. I między tymi obietnicami pojawia się między innymi ta końcowa, kluczowa, w której zostaje stwierdzone, że w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc można by rzec, że obietnica, czy też ta idea okazania błogosławieństwa, łaski, zbawienia czy ratunku wszystkim narodom tkwi przede wszystkim w obietnicy złożonej Abrahamowi, a przecież jest to kluczowe przymierze, od którego rozpoczyna się cała historia narodu, bo przecież Abraham jest traktowany przez Abraham jako ojciec narodu i nim dochodzimy do przymierza Boga na Synaju z Izraelem. To przymierze przebiega w tym układzie Abraham, Izaak, Jakub. To jest przymierze z ojcami. To przymierze potem zostaje utrwalone i, że tak powiem, przedłużone na Synaju. Ale sam początek
przymierza i sam początek tej obietnicy, do której odwołuje się tutaj apostoł Paweł, odnosi się do wszystkich narodów. I apostoł Paweł właśnie, co ciekawe, kiedy omawia zagadnienie usprawiedliwienia z wiary, kiedy omawia zagadnienie dotyczące tego, jak zbawia wszystkich, nie tylko Żydów, ale również zbawia pogan, to zwróćcie uwagę na to, że i w liście do Galacjan w rozdziale 3 i w rozdziale 4 punktem wyjścia do ilustracji tego zbawienia jest postać i są narracje Abrahama. I w 4 rozdziale listu do Rzymian również Abraham stanowi przykład oparciu, który Paweł naucza o tym, w jaki sposób człowiek uzyskuje usprawiedliwienie przed Bogiem. I teraz otwórzcie proszę 4 rozdział, jeśli możecie. 4 rozdział listu do Rzymian. Nim przeczytam fragment 4 rozdziału, to 21 wiersz rozdziału 3. 19 wiersz rozdziału 3 mówi nam o tym, że wszyscy ludzie podlegają sądowi Boga. I poganie, i Żydzi podlegają sądowi Boga. Znajdują się w tej samej sytuacji przed Bogiem. 21 mówi, ale teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Więc cóż to jest za sprawiedliwość? Cóż to jest za wierność Boga, o której świadczą prawo i prorocy? Jest to sprawiedliwość Boża przez, Biblia to tłumaczy, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale w tekście greckim tam nie ma tego terminu w Jezusa Chrystusa, tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. Czyli możemy rozumieć przez wierność Jezusa Chrystusa. List, bodajże Biblia Gdańska tłumaczy to w taki sposób. I zwróćcie uwagę, że wtedy ten fragment będzie wybrzmiewał w tym znaczeniu, że tę sprawiedliwość Boga dostrzegamy, widzimy w wierności, którą wierności Jezusa Chrystusa. To znaczy, że Bóg jest wierny, ponieważ w Chrystusie realizuje warunki przymierza i wypełnia obietnice, które były złożone Ojcem. Jest to sprawiedliwość Boża przez Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakują chwały Bożej i są usprawiedliwieni. Teraz mamy oczywiście tę kategorię właśnie dania sprawiedliwości człowiekowi z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Więc widzimy tutaj w tym fragmencie, że Bóg obdarza człowieka, czy też traktuje człowieka za sprawiedliwego ze względu na łaskę, a ta i to usprawiedliwienie, które dokonało się dzięki śmierci Jezusa Chrystusa, objawiło Bożą sprawiedliwość, Jego atrybut, Jego cechę, ze względu na to, że On pobłażliwie odniósł się do popełnionych grzechów. A według prawa, jak się powinien odnieść do tych popełnionych grzechów? Powinien po prostu uśmiercić wszystkich, którzy zgrzeszyli, bo napisane jest, że zapłatą za grzech jest śmierć. Więc ten atrybut Boga, sprawiedliwości Bożej w akcie usprawiedliwienia jest ukazywany właśnie tutaj przez Pawła w tym kontekście. I w wersecie 26 mówi na przykład, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy. Czyli Bóg jest w usprawiedliwieniu człowieka, który wierzy, sam jest sprawiedliwy i to należy do jego atrybutu, do jego cechy. Jak ta sprawiedliwość Boga się wypełnia? Jaka jest to sprawiedliwość, o której świadczą zakony i prorocy i w jaki sposób ona się ujawnia? Ano w tym, że Bóg właśnie w Chrystusie realizuje przymierza i spełnia obietnice, które były złożone Abrahamowi. W tym, że usprawiedliwi, czy w nim ubłogosławi wszystkie narody, nie tylko Żydów, ale wszystkich ludzi, którzy okazują się wchodzić w ślady Abrahama. I o tym mówi 4 rozdział. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego próbić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.
A gdy ktoś spełniał uczynki zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia, bezbożnego, wiara jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. I teraz zwróćcie uwagę, co czytamy w wersecie 9. Czy więc to błogosławieństwo, potraktowanie człowieka za sprawiedliwego, ratunku i tak dalej, odnosi się tylko do obrzezanych, to jest do Żydów? Czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. I teraz Paweł z kontekstu wnioskuje. A w jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczynane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Do jakiego błogosławieństwa apostoł Paweł tutaj się odnosi? W liście do Galacjan w 3 rozdziale, gdzie odnosi się do tradycji abrahamickich, przywołuje właśnie fragment błogosławieństwa z 12 rozdziału z wiersza 3. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Więc zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy tutaj ten fragment i rozważamy go, to widzimy, że apostoł Paweł ukazuje sprawiedliwość Bożą, czyli ten atrybut jego sprawiedliwości w kontekście zbawienia wszystkich ludzi, i pogan, i Żydów, po pierwsze jako wypełnienie zapowiedzi Starego Testamentu, tego, o czym czytaliśmy w księgach Izajasza, księgach Izajasza i Psalmów, o sprawiedliwości, o której czytaliśmy w księdze proroka Habakuka. I to jest ta sprawiedliwość, która jest zapowiadana, to jest ta sprawiedliwość, która jest jego atrybutem i w niej właśnie, w tej sprawiedliwości Bóg spełnia obietnicę względem ojców, przede wszystkim względem Abrahama, jako tego początku, w którym zawierają się obietnice i przymierza. Więc Paweł mówi, Bóg w Chrystusie spełnia warunki tego przymierza i tej obietnicy i dlatego Bóg jest sprawiedliwy. Chrystus objawia tę sprawiedliwość Boga, ponieważ w Nim dopełnione zostają warunki tego przymierza. Więc Bóg jest wierny swojemu ludowi. I tutaj w zasadzie w tym rozdziale kończą się jakieś większe dyskusje właśnie dotyczące Starego Testamentu i na tej historii Abrahama kończy. Od 5 rozdziału przedstawia skutki, które niesie to w życiu ludzkim, czyli usprawiedliwienie, zwiarę, pokój mamy z Bogiem i potem odpowiada na kilka pytań związanych z tym zagadnieniem i wróci do tego tematu jeszcze raz w rozdziale 9, po to, żeby to wszystko spiąć w całość. I w jakimś sensie można by powiedzieć, że rozdział 9-11 stanowi tutaj takie podsumowanie i syntezę ostateczną całości Pawłowego przesłania. A wiecie, że kiedy przyjmujemy ten klucz, że sprawiedliwość Boga w Rzymian to jest ten dar przypisany człowiekowi, to trudno to do końca połączyć i powiązać z 9, 10, 11 rozdziałem listu do Rzymian. Z tego względu wielu teologów uznawało, że 9, 10, 11 rozdział tego listu to jest po prostu dodatek do tego listu, takie kazanie, które gdzieś zostało wypowiedziane i przyklejone do listu do Rzymian. Bo nie widzą większej zależności pomiędzy tym, co wcześniej, a tym, co od 9 rozdziału. Natomiast kiedy zaczynamy czytać Rzymian w perspektywie takiego pojmowania sprawiedliwości Boga, to okazuje się, że ten 9, 10, 11 rozdział jest punktem kulminacyjnym całości. I zwróćmy uwagę, jak te fragmenty mówią właśnie na temat Bożej sprawiedliwości. W pierwszej odsłonie spojrzymy na strukturę całego tego fragmentu.
hebrajska retoryka biblijna, ona się cechuje takim specyficznym dyspozycją. Ma pewnego rodzaju układ, pewnego rodzaju strukturę i budowę. Jest ona nieco inna, odmienna od tej, którą my często posługujemy się jako spadkobiercy tej myśli grecko-rzymskiej. Bardzo często w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie widzimy takie struktury tekstu, które przedstawiają nam pewne myśli nie w układzie takim liniowym od punktu A, B, C do Z, tak? Czy do D, czy do jakiegokolwiek innego, ale w układzie koncentrycznym, to znaczy w centrum danego fragmentu czy tekstu umieszczona zostaje jakaś główna prawda, czy jakieś sedno, taki rdzeń, główna myśl jakiegoś fragmentu. Całe księgi biblijne są zbudowane w ten sposób. Księga na przykład Daniela, szczególnie jeśli chodzi o aramejską partię księgi Daniela, posiada właśnie układ koncentryczny, gdzie pierwsza część odpowiada ostatniej, druga, przedostatniej, mamy dwie centralne. Cała księga Apokalipsy, objawienie Jana, posiada strukturę koncentryczną. Pieśń nad pieśniami, a ponadto jest cała masa fragmentów, perykop i wersetów pojedynczych, które właśnie w ten sposób są zbudowane. Więc tutaj przywołując taki prosty jakiś wers czy myśl, pokazujemy, na czym to mniej więcej polega. Bóg jest dobry, miłosierny jest Jahwe. Znajdziecie w tekstach biblijnych całą masę tego typu stwierdzeń, fragmentów, które są tak ułożone. Na co nam to wskazuje? Że ten tekst ma nade wszystko ukazać nam cechy, atrybuty Boga. To jest główne przesłanie tego wiersza. Na co chce autor położyć akcent? Na atrybuty Boga. Na Jego dobroć i na Jego miłosierdzie. A przecież moglibyśmy równie dobrze powiedzieć: Bóg jest dobry, Jahwe jest miłosierny. To jest dokładnie to samo, ale już będziemy mieli paralelizm nie w układzie koncentrycznym, ale w układzie równoległym, który również mówi o tych rzeczach, ale ten akcent nie jest tak mocno postawiony na tych cechach, atrybutach. I autorzy biblijni bardzo często posługują się tego rodzaju retoryką właśnie, żeby uwypuklić pewne prawdy. I między innymi Rzymian 9 do 11 posiada taką właśnie strukturę koncentryczną. Kiedy spojrzymy sobie na cały fragment, to w ogóle warto to uwzględniać, warto to widzieć, dlatego że czasami możemy dostrzec, że pewne rzeczy, które pojawiają się na przykład w punkcie B, będą dookreślane czy rozwijane w punkcie B prim, tak? Czyli będą miały swoją kontynuację i musimy po prostu to czytać w takim układzie paralelnym. Więc w pierwszej części i w ostatniej części znajdujemy takie teksty nieco o charakterze hymnicznym, jeśli chodzi o gatunek, to w zasadzie tak można by je definiować. W pierwszym przypadku jest to lamentacja nad Izraelem, gdzie apostoł Paweł użala się nad stanem tego narodu. W ostatniej części natomiast wychwala Boga za jego zbawienie. Mamy tam doksologię. Natomiast w rozdziałach 9.6 do 10.4 przedstawia Boga przymierza, jak Bóg realizuje warunki przymierza i jak te przymierza przebiegały. Przedstawia to w kontekście Ewangelii wszystkim narodom, w aspekcie w odniesieniu do Izraela, z którym były zawierane przymierza i którym były złożone obietnice. 11 rozdział od 1 do 32 dotyczy dokładnie tego samego zagadnienia. Te same wątki są poruszane. Co znajduje się w centrum? Ewangelia dla wszystkich. Na ten tekst na końcu zwrócimy uwagę, bo to jest właśnie ten ostateczny punkt i przesłanie apostoła Pawła w Rzymie. Mając to spojrzenie na ogólną budowę listu do Rzymian, spójrzmy teraz na te fragmenty, które będą nam właśnie mówiły o Bogu przymierza. W pierwszej kolejności podążajmy za tą narracją, którą odnajdziemy w Rzymian 9. Może pozwolę sobie też przeczytać jeszcze to krótkie wprowadzenie, tę lamentację, wersety 1 do 5. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo,
i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Więc apostoł Paweł ukazuje tutaj pewne przywileje Izraela. Ukazuje Izraela jako naród, poprzez który Bóg realizował swoje plany dotyczące zbawienia ludzkości. Ukazuje wartość służby, przymierzy, właśnie obietnic ojców, w końcu tego, że sam Chrystus jest według ciała, według krwi Izraelita. I w 6 wersecie zaczyna omawiać wątek dotyczący Bożej sprawiedliwości w kontekście właśnie jego ceny, jego atrybutów. Ale nie jest tak, jakoby miało zabić Słowo Boże. To tak jak w tym pytaniu Habakuka, gdzie ty jesteś? Czy twoje słowo zawodzi? Czy Bóg jest wierny? Czy Bóg jest wierny w stosunku do przymierza? Czy Bóg jest wierny w stosunku do obietnicy? Paweł mówi, nie jest tak, jakby miało Słowo Boże zawieść. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ilu synów miała Abraham? Który był pierwszy? Ismael. Drugim był synem Izaak. Według ogólnie przyjętych, nie wiem, zasad kultury starożytnej, pierworództwo przypadało któremu? Ismaelowi. Natomiast ten tekst Pisma Świętego mówi o tym, że Bóg zrobił inaczej. To znaczy, jak zrobił? Tak, jak sam chciał. To znaczy, to Bóg określił i wybrał Izaaka jako tego, z którym zawrze przymierze, poprzez które będzie realizowana linia, z której tak naprawdę przyjdzie Chrystus, który jest Zbawicielem świata. Bo przecież to te przymierza były tak naprawdę ciągiem, poprzez który szło Boże błogosławieństwo na cały świat, aż do Chrystusa, którym są błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc w pierwszej kolejności apostoł Paweł tej narracji o przymierzach mówi, z kim Bóg zawiera przymierze? Z Abrahamem. Okej. Okay. Dlaczego? Dlaczego wybrał Abrahama, a nie kogoś innego? Bo tak chciał. Bo tak chciał. Bo Bóg jest suwerennym Panem. Bo Bóg jest Bogiem. I to Bóg decyduje i Bóg określa. Jeśli Bóg dokonuje zbawienia, to ludzie nie mają nic do tego, w jaki sposób to zbawienie się dokona. Więc Bóg powołuje Abrahama. To Bóg decyduje w swojej suwerennej woli, że przymierze, które zawrze następnie, nie będzie przymierzem z Ismaelem, ale będzie przymierzem z Izaakiem. I co apostoł Paweł mówi w dalszym kontekście? Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym, Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszym służyć będzie młodszemu, jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Zatem rodzi się kolejne pytanie. Kto był pierworodny w tym układzie Ezaw i Jakub? Komu przysługiwało pierworództwo? Ezawowi. A z kim Bóg zawiera przymierze? Z Jakubem. Dlaczego? No, bo tak chciał. Bardzo dobra odpowiedź. Bo tak chciał. Bo to Bóg jest tym, od którego wychodzi inicjatywa, a nie człowiek. To nie człowiek jest początkiem i on wychodzi naprzeciw Bogu, ale Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi.
Izajaszowi w kontekście planu, realizacji planu zwolnienia, który zawiera. Więc zwróćcie uwagę, że kiedy spoglądamy sobie tutaj na ten fragment, to możemy dostrzec, że apostoł Paweł przedstawia tak naprawdę narrację o przymierzach, które Bóg zawierał z przodkami, z patriarchami, z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem, w którym każdym z tych aspektów podkreśla suwerenną decyzję Boga dotyczącą tego, w jaki sposób będzie przebiegało przymierze i z kim ono będzie zawierane. 14 wiersz. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuje nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem Pismo do Faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chcę, okazuje zmiłowanie, a kogo chcę, przywodzi do zatwardziałości. Więc zwróćcie uwagę, że w kolejnej odsłonie tej narracji apostoł Paweł sięga do przymierza na Synaju, do Mojżesza. No i można zadać pytanie, a dlaczego Izrael akurat został wybrany? Tak, predestynacja. Tu jest, mamy do czynienia z predestynacją. Ale z predestynacją do czego? Do zbawienia? Tak jest. To nie jest predestynacja do zbawienia albo do potępienia, tylko czytając to w kluczu właśnie narracji, starotestamentowych odniesień, narracji o przymierzach, jest to predestynacja dotycząca tego, że Bóg wybiera swoją suwerenną wolą drogę, poprzez którą poprowadzi dzieło zbawienia w tym świecie. To nie jest predestynacja, która będzie orzekała, kto jest zbawiony, a kto jest potępiony. A w takim kluczu odczytali właśnie ten tekst Luther, Calvin czy Beza i wielu innych. Ale to jest suwerenna decyzja Boga dotycząca tego, w jaki sposób Bóg zrealizuje plan zbawienia. Zupełnie inna perspektywa. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwiniam? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twój dotwórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A co jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkie cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę? A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. I zwróćcie uwagę, że tutaj apostoł Paweł sięga do kolejnych tekstów odnoszących się do Boga jako suwerennego Pana i sięga do wypowiedzi Jeremiasza o garncarzu i o glinie, który z tej gliny czyni różnego rodzaju narzędzia. Więc patrzcie, jak konsekwentnie apostoł Paweł zmierza naprzód. Abraham, Izaak, Jakub, przymierze z Mojżeszem, powołanie Izraela. Potem sięga do tradycji prorockich, do proroka Jeremiasza. Następnie odnosi się do Ozeasza i Izajasza w następnych tekstach, które następują. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, i tutaj się zaczyna cała sytuacja nieco komplikować. Bo takimi naczyniami, które powołał, kim są? Nie tylko ci, którzy są z Żydów, ale również ci, którzy są z pogan. No i teraz wielu mogłoby ówczesnych zostać poruszonych, powiedzieć, no jak to jest możliwe, dlaczego coś takiego mówisz. No przecież to są nasi ojcowie. Abraham, Izaak, Jakub, naród wybrany, przymierze na Synaju. To jest nasze. To jest nasze. Żydowskie, a nie przynależące do kogokolwiek innego. I tutaj apostoł Paweł przywołuje kolejne teksty Starego Testamentu. Jak też u Ozeasza mówi: nie mój lud,
nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Więc co apostoł Paweł mówi w tym miejscu, w tym fragmencie? Mówi bardzo wyraźnie, że prorok, że Pismo Święte zapowiada, że przyjdzie moment, kiedy nie mój lud zostanie nazwany moim ludem, kiedy niemiłowana będzie nazwana miłowaną. Więc co Bóg zapowiada? Że do Jego ludu zostaną przyłączeni ci, którzy nie są traktowani teraz jako lud. A czy Bóg ma prawo tak zrobić? Absurdalne pytanie. Przecież Bóg jest suwerennym Panem i to Bóg określa warunki przymierza i jak to przymierze będzie przebiegało. Więc na ten aspekt nie zwracano uwagi i ten wątek został w jakimś sensie pomijany czy lekceważony przez judaizm tak naprawdę okresu II świątyni, przez środowisko żydowskie i również przez wielu Żydów, którzy przyjęli Chrystusa i byli przekonani o tym, że żeby stać się częścią ludu Bożego, to ci ludzie muszą po prostu stać się Żydami. A w jaki sposób mogą się stać Żydami? Poprzez przyjęcie prawa mojżeszowego, przez obrzezanie i włączenie w przymierze na Synaju. I z tym apostoł Paweł dyskutuje dzisiaj do Galacji. Mówi nie tak. No a jak teraz w stosunku do Izraela? Paweł dalej mówi, i będzie tak, że na tym miejscu, gdzie powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego, a Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi, i jak powiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili? Sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Więc zwróćcie uwagę, co apostoł Paweł w tym fragmencie mówi. W czym jest problem? Problem jest w tym, że moi bracia, za których jestem gotów oddać swoje życie, żeby byli zbawieni, do których należą przymierza, synostwo, służba, obietnice i z których pochodzi Chrystus, Bóg błogosławiony na wieki, moi bracia nie chcą tego zaakceptować, że to Bóg jest tym, który określa suwerenne warunki przymierza, który powiedział, że do ludu Bożego będą, włączeni ci, którzy nie są ludem i który określił, że warunkiem partycypacji, uczestnictwa w przymierzu jest ostatecznie przyjęcie Jezusa jako Mesjasza, którego posłał. I mówi, i moi bracia nie chcą tego zaakceptować. Nie chcą tego warunku przymierza zaakceptować. I mówi tak. I chcą ustanowić swoje własne. Ale kto jest Zbawicielem? Bóg jest tym, od którego wychodzi zbawienie. To Bóg jest tym, który sprawia zbawienie. To On jest tym, który to zbawienie zrealizował i który to zbawienie zapowiadał poprzez przymierza i poprzez obietnicę. I problem polega na tym, że w pewnym momencie ten sprawiedliwy plan Boga i ta sprawiedliwość Boga, którą apostoł Paweł ukazuje właśnie w Chrystusie, który jest spełnieniem zapowiedzi i wypełnieniem obietnic, na którego wskazywały przymierza, że ten Chrystus
nie chce zostać przyjęty przez jego współbraci. Przynajmniej przez część. Dlatego, że resztka przyjęła. Więc Kościół staje się wspólnotą tak naprawdę nowego stworzenia. Jest to nowy człowiek złączony z Żydów i nie Żydów w sposób, który zaplanował Bóg i który jest zgodny z obietnicami, które były złożone Ojcem. I w tym apostoł Paweł ukazuje Bożą sprawiedliwość i wierność Boga w stosunku do ojców, w stosunku do przymierza. Apostoł Paweł pokazuje, że Bóg jest wierny i Bóg realizuje swoje zbawienie. I każdy, kto uwierzy w Chrystusa, w to przymierze zostaje włączony i staje się częścią ludu Bożego. Tego eschatologicznego ludu Bożego. I tekst, który właśnie znajduje się w centrum całego tego chiasmu, tej całej struktury w rozdziale 10, brzmi następująco. 9 wiersz i kolejny. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jest jeden Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest serce tego fragmentu, który kończy list do Rzymian. To są centralne wersety, które znajdują się w tym przesłaniu. Więc co apostoł Paweł ukazuje w tym tekście? Że Boża wierność jest zrealizowana w Chrystusie i każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. I kto wyzna Jezusa Chrystusa swoimi ustami, nie będzie zawstydzony. Więc niezależnie od tego, kim jesteś, czy jesteś Żydem, czy Polakiem, czy Ukraińcem, czy Białorusinem, Niemcem. Syryjczykiem. Też? Niezależnie od tego, kim jesteś, jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, Bóg ci obiecuje, będziesz zbawiony. A jaki jest Bóg? Bóg jest wierny. Więc jeśli Bóg powiedział, to tak będzie. I na tym może się opierać cała nasza ufność i nasza wiara, że Słowo Boże jest pewne i że Bóg nie zawodzi, że Bóg jest wierny. Dlaczego możemy ufać Bogu? Bo jest wierny. Dlaczego możemy Mu ufać? Bo się na Nim nie zawiedziemy, bo Słowo Boże jest pewne. Tego nauczył apostoł Paweł w liście do Rzymian. I Bóg objawił swoją wierność i sprawiedliwość właśnie w Chrystusie. I na podstawie wiary w Chrystusa zostaje nam udzielona sprawiedliwość, zostajemy uznani za sprawiedliwych. Ale sprawiedliwość Boża w liście do Rzymian to jest sprawiedliwość ukazywana jako Jego cecha, jako Jego atrybut. I wrócę do tego miejsca, z którego żeśmy zaczęli. Rzymian 1,17. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Czyli w czym? W Ewangelii, tak? Która jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, który uwierzy, i dla Żyda, i dla Greka. I na jedną chwilę skoncentrujmy naszą uwagę na tych słowach z wiary w wiarę. W jaki sposób możemy rozumieć te słowa z wiary w wiarę? Możemy je rozumieć w ten sposób, że jak często, zresztą to jest też wykładane i interpretowane, że człowiek wierzący w tej wierze wzrasta. Że rośnie w tej wierze, że ta wiara nie jest czymś statycznym, ale jest czymś dynamicznym i idzie naprzód. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy popatrzymy sobie na te słowa w kontekście całego 16-17 wiersza i w kontekście całego przesłania listu do Rzymian, to możemy odczytać te słowa jako te, które wskazują nam na wierność Boga i na wiarę człowieka. To znaczy, sprawiedliwość Boża jest objawiona w tej Ewangelii z wiary w wiarę. Z wiary bądź z wierności. Rozumiem to w ten sposób, że
Wierność Boga jest tym, co prowadzi nas do wiary. Wierność prowadzi nas do wiary, która od wierności prowadzi i ku wierze wskazuje. Więc apostoł Paweł ukazuje, Bóg jest wierny, Bóg jest kimś, komu możemy w pełni zaufać. I ta wierność Boża niech będzie przedmiotem naszego zaufania w stosunku do Niego. A jeśli Mu zaufamy i uwierzymy, wyznając naszymi ustami, że Jezus jest Panem, to to pewne słowo obietnicy brzmi: jesteś zbawiony. I to jest dar łaski, którą otrzymujemy przez Jezusa Chrystusa, którą Bóg przez Ducha Świętego realizuje w życiu każdego człowieka, który się rodzi na tej ziemi. W taki sposób apostoł Paweł wykłada sprawiedliwość Bożą w liście do Rzymian i w taki sposób to brzmi jego Ewangelia, w taki sposób naucza tej Ewangelii wszystkich nas. W pierwszej kolejności Rzymian, którzy są oczywiście pierwszymi adresatami tego przesłania, ale w oparciu o ten tekst my dzisiaj również możemy rozumieć i czytać apostoła Pawła. Więc 500 lat po Lutrze, spoglądając na list do Rzymian, tak znaczący i ważny w kontekście reformacji, możemy spojrzeć i dostrzec, że w nieco innym kluczu możemy spoglądać na list do Rzymian i na wątek tej sprawiedliwości. Natomiast nie zmienia to tego faktu, że właśnie ta droga, którą ukazał Luter, poszukiwania Bożego zbawienia w Chrystusie, o której uczy apostoł Paweł, była tą właściwą drogą. Była tą drogą, na którą wprowadził ówczesnych chrześcijan i tą drogą, dzięki której my jesteśmy tu i teraz. Jestem o tym głęboko przekonany, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Luter, który 500 lat temu postawił te pierwsze kroki na drodze reformy Kościoła, przede wszystkim na drodze uwypuklenia, podniesienia i dania Pisma Świętego ludziom, którzy poprzez nie mogą budować swoją wiarę i poznawać Boga, poznawać Ewangelię, którzy mogą dzięki tym dwóm aspektom Pisma Świętego, to znaczy i w treściach dotyczących prawa i Ewangelii, i zmierzać ku wierze, bo prawo według Lutra miało nas doprowadzić do wiary po to, żeby Chrystus stał się naszym Panem i żebyśmy mogli być zbawieni. To jest przesłanie listu do Rzymian. Bardzo dziękuję. Czy są może jakieś pytania? Tak, są tutaj gadu. Czy moglibyśmy jeszcze chwilę poświęcić na to, żeby cokolwiek powiedzieć, kilka minut? Izaak do złoża prawego, a Ismael nieprawego. I tutaj Buty bowiem prawa, dlatego wybrał To akurat nie chodziło o prawo czy nieprawo łoże, tylko chodziło o kwestię obietnicy, czy nie obietnicy, bo według ówczesnego prawa to było zgodnie z prawem. Takie było prawo. To było kulturowo przyjęte i akceptowane, że mężczyzna miał prawo wziąć sobie nałożnicę albo kobietę, która urodzi mu dziecko w przypadku, jeśli jego żona jest niepłodna. Takie było prawo. Więc tu raczej nie chodziło o kwestię prawa czy nieprawa, bo przecież patriarchowie mieli wiele żon. Chodziło tylko o to, że Bóg obiecał Abramowi, że będzie miał potomka z Sary. I on temu nie zaufał, temu nie wierzył. A Bóg tak postanowił. To była jego droga, z którą chciał zrealizować zbawienie. Proszę bardzo. Czy istnieje taka możliwość, ażeby zrobić opracowanie, w którym jak gdyby przepisano by cały list do Rzymian, ale używając określeń współczesnych, z pominięciem takich jak usprawiedliwienie, jak zakon, jak wiara? Trudno do końca, myślę, wykluczyć tego typu kategorie z Pisma Świętego, ponieważ jeśli je wykluczymy, to w ogóle ciężko by było uchwycić naczelne, nadrzędne wartości Pisma Świętego. Natomiast to, co niewątpliwie może być stanowić pewnego rodzaju pomoc, to dynamiczne przekłady Nowego Testamentu, które bardzo często sięgają ku parafrazom, które sięgają ku nie takiemu
sensowi wyrazowemu, czy ekwiwalencji formalnej w przekładzie, ale właśnie tutaj ekwiwalencji dynamicznej, która ma raczej przełożyć kulturę na kulturę, a nie język na język. Także polecam przekłady dynamiczne i szukać jakiegoś innego odczytania. Chyba Słowo Życia jest jednym z takich. I o ile dobrze pamiętam, Towarzystwo Biblijne również swego czasu wydało taki Nowy Testament, ale nie wiem, czy on jest na pewno już niedostępny, ale może gdzieś można na Allegro jeszcze coś złapać. Pierwszy cytat, to jest z jakiego tłumaczenia? To było, o ile dobrze pamiętam, Biblia 1000-lecia. Okej. Także nie wiem, czy temat wyczerpany, czy słuchacze, ale kończymy. Słuchając tego, to były dwa obrazy. Pierwszy obraz to jest obraz ojca, który trzyma taki wielki bochen chleba. I ma żony, dzieci, mniejsze. I Słowo Boże mówi, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada Słowo Boże prawdy należycie. A drugie słowo to było o nas. Idą uczniowie w drodze do Emaus, spotykają Pana Jezusa, zdołowani, zniechęceni, oczy są ich zasłonięte. I dalej czytamy, Pan Jezus z nimi rozmawia. Wtedy otwierają się ich oczy, i mówią do siebie, czyż nasze serca nie płonęły w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. I wierzę, drodzy, że to było naszym udziałem i przywilejem być, słuchać Słowa Bożego, które Bóg przekazał przez swojego sługę, pastora Adama. Mam prośbę, podnieśmy nasze serca w modlitwie, razem z naszym Bogiem. Dzień dobry Panie, chciałem Tobie z głębi serca podziękować za ten wspólny weekend, który mieliśmy tutaj w Krakowie. Dziękuję Ci Panie za ten przywilej dzielenia się Ewangelią i głoszenia Twojego Słowa. Panie, chyba modlitwą każdego z nas jest to, żebyśmy zawsze mogli uczyć Słowa Twojego zgodnie z prawdą i chcemy poznawać je lepiej. Dlatego proszę Cię, byś nas prowadził i w tym zrozumieniu wzmacniał, ale przede wszystkim, Panie, żeby przez to wzrastała nasza wiara i ufność w stosunku do Ciebie, byśmy mogli uczepić się Ciebie, uchwycić Ciebie, Twoich obietnic i w Chrystusie odnaleźć naszego Zbawiciela. Dzięki Ci, Panie, za Twoją wierność, za Twoją stałość, za Twoją niezmienność, za to, że w Tobie mamy spełnienie wszystkiego i możemy być pewni, że zbawienie jest tym, co dokonało się w Chrystusie i co jest dane każdemu człowiekowi, który wierzy. I dzięki Ci, Panie, że w swojej łasce powołałeś nas do tej wiary. Błogosław nas i rozwijaj, Panie, w nas tę wiarę. Daj, Panie, by serca nasze skłaniały się ku Tobie, byśmy każdego dnia trwali w Twoim Słowie. A Ty bądź w nas uwielbiony i daj, byśmy byli dobrym światłem, Panie, w tym świecie. Twoje chwale. Amen. Amen.